Małe grzeszki. Zawsze zastanawiam się, co myślą, co czują ludzie, którzy popełniają małe grzeszki, śmiecenia. Tu papierek, tam wypalony papieros i tak dalej. Nie rozważam tu ludzi, co wyrzucają duże gabaryty śmieci do lasu. To są w moim odczuciu grzesznicy, oj, oj grzesznicy. A ten maleńki grzesznik, co myśli? Może tak. W końcu płacę podatki. Są ci, co sprzątają, to niech się tym zajmą. I w końcu mają rację, ale zanim zostanie posprzątane, o ile zostanie, widok zaśmieconych miejsc jest przykry i smutny. Myślę, że nawet dla tych, co te małe grzeszki śmiecenia popełniają, a może, co już mnie bardziej martwi, wcale mały grzesznik rzucając papierek nie zastanawia się, wcale. Znam pewną historyjkę, której palacz poproszony, by wrzucił niedopałek do kosza, zaprotestował, oburzył się i poczuł, że ktoś narusza jego swobodę myślenia. Nie poczuł się zawstydzony, tylko wściekły, że ktoś zwraca mu uwagę. Ech, te małe grzeszki. A co ze mną? Nigdy nie zaśmiecam otoczenia. Z czystego egoizmu, powtarzam, z czystego egoizmu, by się głupio nie czuć sama przed sobą. Nie śmiecę nawet wtedy, gdy mnie nikt nie widzi, a może zwłaszcza wtedy.